Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Czapliński, to jest kanał internetowy Polonika TV oraz program Niezakazane Historie. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe ofiarowane wsparcie dla naszej telewizji, dla tego programu Niezakazane Historie, a także proszę Państwa o to, aby nadal wspierać tą telewizję, ten program. Można to zrobić poprzez wpłaty na numer konta bankowego, który właśnie w tej chwili pojawia się na Państwa ekranach. Link do zrzutki znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Będę także bardzo wdzięczny za każde udostępnienie, lajki, like komentarze pod tym filmem, bo dzięki temu nasza telewizja może rosnąć siłę oraz treści, które tutaj są publikowane, mogą docierać do coraz większego grona odbiorców. A dziś moim i Państwa gościem jest geopolityk Leszek Sykulski. Dzień dobry, Panie Doktorze! Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, nie ukrywam, że tą ta dzisiejsza rozmowa jest dla mnie swego rodzaju wyróżnieniem, jakby na to, ja to, jakby na to nie patrzył. Czuję się w pewien sposób podekscytowany, ponieważ wydaje mi się, że nie każdy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu z rosyjskim agentem. <laughs> no cóż, no i raczej nie mogę tego skomentować. Rozumiem jakby pewną, pewną figurę retoryczną, której pan redaktor użył, natomiast trudno mi. Inaczej niż śmiechem sk skomentować to rzeczywiście w polskiej przestrzeni publicznej od no, co najmniej dwóch lat mówimy o takim bardzo silnym natężeniu, występuje cały szereg zwrotów dyskredytujących przeciwników politycznych, czy osoby traktowane przez system, przez władzę jako niewygodne, i w jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym obecnie sposobem dyskredytacji właśnie osób niewygodnych jest etykietowanie ich mianem no nie rosyjskiego, ale najczęściej właśnie ruskiego, ruskiego agenta. Określenie ruski agent to już weszło na stałe właściwie do współczesnej polszczyzny jako takie określenie mające na celu no właśnie odebranie jakich, jakich, jakichkolwiek argumentów drugiej stronie. Tutaj nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję, tylko jest natychmiastowe przyklejenie łatki i próba ostracyzowania, czyli takiej izolacji medialnej danej osoby, a przy Przypomnę tylko, że mamy w Polsce przecież artykuł 54 Konstytucji, który gwarantuje wolność debaty publicznej, um, i um, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Wie pan, że. Ja jestem aktywny publicznie od 17 lat. Dokładnie 17 lat mija w tym roku. W 2007 roku założyłem Stowarzyszenie Instytut Geopolityki i od tego czasu jestem aktywny publicznie. Organizuję konferencje, debaty, dyskusje, wydałem mnóstwo książek, czasopisma naukowe w otwartym dostępie. Od 2016 roku prowadzę swój kanał na YouTube. Co, co miesiąc ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników wchodzi na ten kanał. W związku z tym jestem aktywny od 17 lat, a nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktokolwiek czy to z oficjeli, decydentów, czy ze zwykłych internautów, zwykłych zjadaczy chleba, złożył jakiekolwiek doniesienie do prokuratury na mój temat. Owszem, jestem etykietowany w taki sposób, jak pan określił, chociaż nie tylko, bo się dowiaduję ciągle, że o, o różnych innych, że tak powiem ety etykietkach. To pokazuje jak bardzo y, to, co robię i to, co mówię jest traktowane jako zagrożenie przez y, elity pookrągłostołowe. Y, I rzeczywiście wie pan, gdyby tak rzeczywiście było, że mam coś za uszami, że mam jakieś nieczyste sumienie i tak dalej. No to przecież przez 17 lat, czy zarówno kontrwywiad, jak i inne instytucje państwowe, cokolwiek by przecież na mnie znalazły. Ja jestem osobą niekaraną, nigdy nie miałem postawionych żadnych zarzutów. Co więcej, yy, w, nigdy nie zostałem wezwany przez prokuraturę jako świadek w sprawach, które były, zagrażałyby bezpieczeństwu państwa. No więc jak to jest? No to ta sytuacja jest sytuacja oczywista, ewidentna. Chodzi o próbę dyskre dyskredytacji ludzi takich jak ja, czy osób, które głoszą tego typu poglądy, które ja głoszę. A ja głoszę poglądy przecież nie prorosyjskie, tylko głęboko propolskie, bo trudno inaczej nazwać poglądy mówiące o tym, że chcemy pokoju, że chce pokoju jako Leszek Sykulski, a nie chcę wojny, nie chcę wpychania Polski do wojny, że chcę normalnych relacji ze wszystkimi sąsiadami, chcę, żebyśmy normalnie handlowali. Ze wszystkimi sąsiadami na warunkach, które są korzystne dla państwa polskiego, a nie żebyśmy z tymi sąsiadami wojowali. Jeżeli mówię, że chcę normalnych relacji handlowych z Rosją i Białorusią, to dlatego, że wynika to z polskiej racji stanu, co doskonale widać na przykładzie polskiego przemysłu chemicznego, który ma ogromne problemy dzisiaj, jeśli chodzi o płynność finansową. Wiemy, że chociażby zakłady azotowe Puławy zawiesiły. Produkcję melaminy, bo jest za drogi gaz, bo oczywiście wchodzą ETS-y, czyli właśnie handel emisjami, ogromne kwoty, które Polska musi płacić za emisję CO2, i tak dalej, i tak dalej. No ale gdyby był tani gaz, na przykład z Rosji, no to nie byłoby aż tak wielkiego, wielkiego problemu. Dlatego ja się kieruję polską racją stanu i bardzo takim trzeźwym i pragmatycznym podejściem. Natomiast to oczywiście nie koresponduje z tak zwaną mądrością etapu, bo mądrość etapu jest taka, że należy bezwarunkowo popierać Ukrainę. Bez względu na to, że Ukraina do dzisiaj nie przeprosiła za ludobójstwo, za, za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu, że Ukraina traktuje Polskę przedmiotowo, że Ukraina tak naprawdę do dzisiaj czci zbrodniarzy, ludobójców takich jak Bandera i Szuchewicz, a, na, a temu wszystkiemu właściwie można powiedzieć bez cienia krytycyzmu przyglądają się decydenci w Warszawie. I dlatego tego typu osoby jak ja są, dysk, dysk, są próby dyskredytowania w przestrzeni publicznej. Myślę, że bardzo duży w, Wpływ na próbę dyskredytowania mnie również w przestrzeni publicznej wpłynęło o to, że założyłem partię polityczną o nazwie Bezpieczna Polska, której jednym z celów, głównych celów jest opcja zero w służbach specjalnych. To, że od samego początku zaczęliśmy kampanię Stop Amerykanizacji Polski, zaczęliśmy mówić o tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach, no to wywołało wściekłość, w, że tak powiem, w strukturach także siłowych tej, no nazwijmy to, Republiki Pookrągłostołowej, mówiąc tutaj, odnosząc się do tych elit stołowych. no i mnóstwo różnych prób deskredytacji, że, że Sykulski jest takim agentem, innym. No to są stałe warianty gry Służb specjalnych to są stałe warianty gry charakterystyczne dla państw postkomunistycznych, gdzie osoby, które mają swoje poglądy, mają własne, własną wizję Polski. Są, są dyskredytowane, są, jest próba właśnie utrącania ich z pr przestrzeni publicznej. Też tutaj wchodząc w temat właśnie ruskiego agenta, właśnie tego określenia, którego ja użyłem, którego użył również Pan, tutaj też muszę się odnieść do i przypomnieć tą historię z kanałem Zero i Krzysztofem Stanowskim, kiedy miał Pan wziąć udział w debacie z Jackiem Bartosiakiem właśnie do niej nie doszło przez to, że wylała się taka jakby farma troli, którzy, którzy zaczęli właśnie dyskredytować Pana osobę, mówiąc właśnie o tym, że jest Pan ruskim agentem i takie osoby nie powinny mieć y, możliwości y, zabierania głosów w sprawach ważnych dla naszego kraju. Czy to był taki efekt Nie wiem jak, czy pan to tak traktuje? Czy to jest taki efekt y, obecnej cenzury w naszym kraju, że no nie wszystko już teraz można mówić, nie o wszystkim można mówić, no i nie wszyscy mogą wypowiadać się na pewne tematy. Myślę, że to jest do, dobre podsumowanie. To znaczy, że nie o wszystkim można mówić, nie wszędzie o wszystkim można mówić i nie każdy może o wszystkim mówić. Mamy do czynienia z prze, no, z, na pewno nie z demokracją, na pewno nie z, z respektowaniem artykułu 54 Konstytucji, mówiącego o wolności słowa, wolności wypowiadania się, wolności własnych poglądów, o wolności debaty publicznej, wreszcie o pluralizmie, no bo to też dotyczy tego. Przypomnę tylko, że w okresie PRL-u bardzo Wielu Polaków, miliony Polaków właściwie domagało się pluralizmu. Co to jest pluralizm? No to jest wielość. Wyglądów, wielość opinii w życiu publicznym, tak aby z różnych stron em, mogli z, z, wypowiadać się ludzie na różne tematy, często bardzo kontrowersyjne, często bardzo drażliwe, takie jak bezpieczeństwo, czy polityka zagraniczna, czy kwestie podatkowe, czy ochrona zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia ewidentnie z polityką kagańcową, z polityką zamykania ust niewygodnym hmm, ludziom, Świetnym przykładem tego było, był, był czas, kiedy został założony polski ruch antywojenny w lutym 2023 roku, i nagle kil, kilka tygodni, dosłownie po, po założeniu, nie wiem, dwa, trzy tygodnie po założeniu polskiego ruchu antywojennego, ja otrzymałem pismo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z groźbą, ze próbą zastraszenia mnie, że będę musiał zapłacić ponad 400 tysięcy złotych kary, bo mam trzy kanały na YouTubie, które nie są zarejestrowane. No i jak się okazało, tak naprawdę te żądania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji były bezpodstawne. Były bezpodstawne. Chodziło między innymi o kanał Polskiego Ruchu Antywojennego, który wcale nie musiał być rejestrowany, nie podlegał pod żadne przepisy prawne. Ja przypomnę tylko, że wtedy było dwóch takich, nazwijmy to youtuberów, czy, czy właśnie podcasterów, którzy, yy, którzy dostali takie pismo, to był pan redaktor Witold Gadowski i to byłem ja. I to była ewidentnie próba zastraszania. To oczywiście, jeżeli chodzi o pana Krzysztofa Stanowskiego, to jest jasne, że doskonale wiedział, kogo zaprasza że zaprasza osobę, która jest niekarana i nigdy nie była karana i nie ma żadnych zarzutów, a jednocześnie osobę, która ma inne zdanie na temat polityki zagranicznej niż to, które dominuje w mediach głównego nurtu. Ale rozumiem, że chodziło o pewien pluralizm właśnie poglądów zaprezentowanie dwóch wizji Polski z punktu widzenia interesu strategicznego. No jak się okazuje, to przekonanie było jednak błędne, bo Krzysztofowi Stanowskiemu, chodziło o wyświetlenia, chodziło o klikalność, o tak zwane klikbajty. Jacek Bartosiak również przyjął zaproszenie, doskonale wiedział z kim będzie rozmawiać, bo przecież takich rozmów mieliśmy, mieliśmy kilka. Dwie na YouTubie bardzo popularne, jedną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jeszcze w 2017 roku. W związku z tym no, dziwi ta, ta postawa, tym bardziej, że ja zaproponowałem Jackowi Bartosiakowi przeniesienie tej debaty do innego kanału, nie z kanału zero na inny tutaj redaktor Rafał Toka Fronskiewicz się zgłosił, i wielu, wielu innych, którym serdecznie dziękuję za, za wyciągniętą dłoń wtedy. Natomiast no, Jacek jak do dzisiaj nie odbiera telefonów ode mnie, więc, więc trudno tutaj to komentować. Co do, co do Stanowskiego, ja widziałem to ma rzeczywiście farmatroli. To, to jest standardowe, jeżeli ktoś krytykuje Ukrainę, krytykuje wojnę w strefie wojny na Bliskim Wschodzie, to co się dzieje na, w Strefie Gazy, bardzo często dochodzi do różnego rodzaju wyłączeń, ograniczeń, ograniczeń, shadowbanów, do kontrakcji ze strony właśnie farm troli. Różnego rodzaju botów internetowych. No to jest niestety rzeczywistość, w której żyjemy, gdzie wielkie, globalne, ponadnarodowe korporacje mają dzisiaj monopol, jeśli chodzi o media społecznościowe. I to doskonale widzimy po 7 października 2023 roku, czyli po rozpoczęciu tego, co władze Izraela nazywają operacją w strefie gazy, a co jest tak naprawdę no, zbrodnią, to mało na, na nazwane. Nie chcę, żeby tutaj zbanowali kanał. Więc więc nie będę, nie będę używał ostrzejszych słów, ale wszyscy nasi widzowie myślę, że się domyślają o co chodzi. Więc, więc wiemy, jak wygląda. To już jest forma cenzury. To już jest forma bardzo zaawansowanej cenzury, cenzury cyfrowej przy wykorzystaniu wysokich technologii. I to jest ta rzeczywistość. I wydaje się dzisiaj, że rządzący Polską nie mają żadnej alternatywy. Że przy tej dominacji koncernu Meta, Google'a, Microsoftu i wielu, wielu innych, właściwie władze są. są Bezbronne. Wiem, że na Węgrzech przy użyciu koncernów państwowych była próba stworzenia alternatywnych mediów społecznościowych. To się chyba nie udało. Jedynymi państwami, które dzisiaj są w miarę niezależne, jeśli chodzi o sferę internetu, to na pewno Stany Zjednoczone, a na pewno Chiny, na pewno Rosja i na pewno Izrael. Pozostałe, no nie liczę Korei Północnej, bo wiadomo, jaki tam jest system i, i trudno mówić o wolności jakiegoś dostępu do internetu. Natomiast natomiast jakiejś tam większej swobodzie do, w dostępie do internetu, natomiast natomiast pozostałe państwa borykają się niestety z tym, z tym, z tym wszystkim i dzisiaj nie ma, nie ma żadnej alternatywy, która byłaby na poziomie decydentów powiedzmy, tak, na poziomie decyzyjnym w Warszawie. Także w tym, w tym zakresie na, niestety należy stwierdzić, że ta wolność słowa jest bardzo mocno ograniczona. Stanowskiemu absolutnie nie chodzi o żadną, żadną debatę, mówienie, używanie jakichkolwiek inwektyw, czy etykietek w moją stronę, no nie ma większego sensu. To nie może być argument, to nie może być argument merytoryczny, bo jak mówię, nigdy nie miałem postawionych żadnych zarzutów, nie mam. Jestem osobą niekaraną, która przez wiele lat miała dostęp do informacji niejawnych. Gdyby jakiekolwiek był cień podejrzenia co do mojej lojalności wobec państwa polskiego, na pewno nie miał, miałbym odebrane poświadczenie bezpieczeństwa. Nigdy poświadczenia bezpieczeństwa nie miałem odebranego. Co więcej, po tym jak w naturalny sposób wygasły mi certyfikaty bez poświadczenia, bez, poświadczenia bezpieczeństwa, miałem jeszcze przez kolejne pięć lat dostęp do wrażliwych informacji. Jako biegły do do spraw bezpieczeństwa państwa. Więc no, przez 15 lat miałem dostęp do wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa. Przez 15 lat rządziły Polską różne ekipy polityczne, gdyby ktokolwiek naprawdę, a myślę, że szukano na, na mój temat różnych haków, no, do tej pory się nie udało znaleźć. Mm -hmm. Zamykając temat rosyjskich agentów, ruskich agentów, chciałem zapytać Pana o coś innego. Pamiętam naszą rozmowę, którą odbyliśmy kilka miesięcy temu na temat tego, czy Polska może wejść w sojusz z Chinami. Wtedy Pan powiedział, że no nie widzi takiej możliwości. Niedawno prezydent Polski Andrzej Duda odbył wizytę w Chinach, padło tam kilka konkretów. Zmieniło się coś w postrzeganiu Pana, właśnie tej wizji, właśnie Polska-Chiny, jako jeden z głównych sojuszników właśnie naszego kraju? Nie, nie. Uważam, że nadal jakikolwiek sojusz, czy słowo sojusz w stosunku do Chin jest na dzisiaj nierealne z punktu widzenia geopolitycznego. Wynika to co najmniej z dwóch powodów. Co najmniej z dwóch powodów. Pamiętam naszą rozmowę, rzeczywiście. Yy, od tego czasu się absolutnie nic nie zmieniło, mimo tej wizyty prezydenta Dudy, która jest oceniana pozytywnie, przeze mnie również jest oceniana pozytywnie i to dałem wyraz na swoim, w swoim podcaście geopolitycznym. Natomiast ja uważam, że do, nie ma mowy w ogóle dzisiaj o jakimkolwiek sojuszu z państwem so, spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego z uwagi na dominację, z uwagi na hegemonię w Europie Zachodniej i na terytorium państwa polskiego Stanów Zjednoczonych. Polska jest uzależniona, Polska jest junior partnerem, czy jak pan, czy nasi widzowie wolą, po prostu wasalem Stanów Zjednoczonych. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tak nazywał Polskę Zbigniew Brzeziński. Wprost nazwał kiedyś Polskę wasalem Stanów Zjednoczonych i nie nazwał tego w jego mniemaniu pejoratywnie. Ja uważam, że jest to jednak czynnik negatywny, który ogranicza naszą suwerenność. Uważam, że w dobie świata, który przestaje być jednobiegunowy. To jest taka figura retoryczna używana w stosunkach międzynarodowych. Wiemy oczywiście z fizyki, że bieguny są dwa, ale to jest taka konwencja terminologiczna, której się e, używa w polityce zagranicznej. Z tego świata, z tej jednobiegunowej chwili, z tego świata zdominowanego przez Stany Zjednoczone, świat staje się multipolarny, czyli staje się wielobiegunowy, staje się policentryczny. Tworzą się różne centra siły, które są niezależne, coraz bardziej niezależne od stanu, hegemonii Stanów Zjednoczonych. Widziałem o tym suwerennym internecie to jest oczywiście y, cudzysłów, y, który mają Chiny, który ma Rosja. Rosja, mimo odcięcia od wielu serwisów internetowych, takich jak YouTube, jak Wikipedia, jak prawda, Facebook i tak dalej, stworzyła swoje alternatywy, między innymi finansowane przez Gazprom, tak Takie jak na przykład Rutube mają swojego odpowiednika, swojego Facebooka w postaci w kontakcie, czy adnoklasniki, taki odpowiednik naszej klasy i tak dalej i tak dalej. Chiny mają zdecydowanie bardziej rozbudowany jeszcze ten, ten swój internet, swoje systemy operacyjne i tak dalej. Rosja dopiero tworzy jakby swój system operacyjny. On już wszedł, że tak powiem, do użycia, ale to pokazuje, że ten świat staje się policentryczny, tworzą się niezależne centra świata i mamy do czynienia z takimi dwoma filarami tego świata dwu, wielobiegunowego, czyli mamy z jednej strony grupę BRICS, a właściwie już BRICS+, bo od 1 stycznia bieżącego roku do, do BRICS-u, czyli do Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki dołączyły także Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a oprócz tego mamy jeszcze 10 państw szanghajskiej organizacji współpracy. Kilka z nich się oczywiście pokrywa z grupą BRICS, ale chociażby warto zauważyć, że na niedawnym szczycie szanghajskiej organizacji współpracy przystąpiła do niego jako dziesiąty członek Białoruś. I to jest, jak mówią anglosasi, game changer geostrategiczny w naszej części Europy. Pamiętajmy, że szanghajska organizacja współpracy ma dużo wspólnego z taką formą sojuszu polityczno-militarnego. I to jest niewątpliwie taki symptomatyczne, że dzisiaj na granicy z Polską cały czas, rozmawiamy 11 lipca, cały czas trwają manewry chińsko-białoruskie. Żołnierze chińscy są przy granicy z Polską. To jest signum temporis, to jest taki znak czasów, czasów, które się zmieniają. To nie jest już jednobiegunowa chwila, gdzie tylko żołnierze amerykańscy są w, właśnie w Eurazji, na obszarze. Zachodniej części Eurazji, czyli w Europie, ale także Chińczycy. No i w tej, w tej sytuacji uważam, że Polska powinna przyjąć politykę bardzo elastyczną, politykę wielowektorową, czyli nie angażowania się w jeden sojusz polityczno-militarny. Mówiąc tak bardziej obrazowo, bardziej kolokwialnie, bardziej potocznie, to błędem jest wiszenie na klamce w Waszyngtonie. Że polscy politycy wieszają się tej klamki w Waszyngtonie, tak jak w przeszłości wieszali się klamki w Moskwie. No to jest błąd, dlatego że Stany Zjednoczone mają swoje inne, zdecydowanie ważniejsze priorytety. Europa Środkowo-Wschodnia nie jest naczelnym priorytetem Stanów Zjednoczonych. Tym priorytetem jest Indo-Pacyfik i tym priorytetem jest Bliski Wschód z naciskiem na Izrael. To, jest, to są priorytety i to, że, że z Rosją Stany Zjednoczone będą chciały doprowadzić do załagodzenia relacji, być może do resetu, być może do podpisania jakiejś nowej formy. Yy, współpracy, yy, być może do stworzenia jakiejś nowej konferencji pokojowej w Europie, stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Yy, to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem kwestia czasu. Ro, yy, Stanom Zjednoczonym ro, Rosja jest potrzebna, jest potrzebna jako kraj. Yy, Życzliwie neutralny w ewentualnym starciu z Chinami. Stany Zjednoczone chcą osłabić Rosję, tak, chcą rozluźnić taktyczny sojusz rosyjsko-chiński, natomiast nie chcą Rosji zniszczyć. To jest, to jest mrzonka, to jest mrzonka romantycznych y, polityków w Warszawie. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością na łamach periodyków fachowych, takich jak Foreign Affairs możemy od ubiegłego roku przeczytać o konieczności wręcz resetu z Rosją. I to jest moim zdaniem kwestia czasu. Co do, tak jak mówię, dopóty, dopóki Stany Zjednoczone są obecne w Polsce w takim stopniu, jakim są obecne, nie ma mowy o żadnym sojuszu z Chinami. Uważam, co, co więcej, uważam, że taki jednostronny sojusz z Chinami, czyli w kontrze do fortu Trump. Zaproponowanie fortu Si, jak jeden z polityków kiedyś proponował, jest błędne. No, Polska nie powinna się decydować na stacjonowanie obcych wojsk na naszym terytorium. Po drugie, ja oczywiście uważam, że z Chinami należy handlować, że Polska powinna być włączona, włączać się w nowy Jedwabny Szlak, czyli w koncepcję pasa i szlaku, którą w listopadzie 2013 roku przedstawił Xi Jinping. Polska powinna. Jak najbardziej rozwijać relacje z grupą BRICS, a nawet aspirować do członkostwa. Uważam, że to jest w zasięgu państwa polskiego i nie widziałbym nic złego w tym, aby Polska, wręcz odwrotnie, uważam, że dobrze, żeby Polska przystąpiła do grupy BRICS. Natomiast byłbym bardzo mocno zdystansowany wobec Systemu politycznego, jaki panuje w, w Chinach. Uważam, że jaka, jakakolwiek fascynacja Chinami, jakakolwiek taka, takie, powiedziałbym, właśnie życzenia pogłębienia relacji w, w stronę sojuszu, byłyby nawet niekorzystne dla państwa polskiego. Pamiętajmy, jaki system polityczny panuje w Chinach. Pamiętajmy o tym totalizmie cyfrowym tu Permanentnej kontroli obywateli w Chinach, i tak dalej, i tak dalej. No tu jakby system kredytu społecznego i wszystko, co się z tym wiąże. No nie chcielibyśmy takiego systemu w Polsce. Na pewno nie chcielibyśmy takiego systemu, bez względu czy nazwiemy go komunizmem wolnorynkowym, czy, 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 czy właśnie wolnym rynkiem z rysem ideologicznym komunizmu. Bez względu na to wiemy doskonale, jak to, jak to wygląda. Jest cała masa materiałów na ten temat, jak wygląda życie w Chinach. Próbkę mieliśmy tego najlepszą w okresie pan wprowadzonej przez WHO pandemii COVID-19. Wystarczyło zobaczyć, jak wielki, nazywajmy rzeczy po imieniu jak wielki zamordyzm panował w Chinach, jeśli chodzi o sanitaryzm, o wymuszanie różnego rodzaju kontroli i y, ograniczenia resztów domowych i tak dalej i tak dalej no y, my się oburzamy całkiem słusznie na to, że po, gospodarkę w Polsce zamknięto, że zamknięto służbę zdrowia, że było ponad 200 tysięcy ponad normatywnych zgonów. Natomiast no porównując to, co się działo w Polsce, do tego, co jest w Chinach, no to myślę, że nikt nie chciałby się zamienić na to, co, co było w Chinach. Więc ja jestem bardzo zdystansowany i bardzo y, oczywiście uważam, że należy handlować. Tak jak z Rosją, z Białorusią, z Chinami należy handlować. Członkostwo w grupie BRICS, włączenie się w ewentualny alternatywny wobec dolara system walutowy, to jest ok, to, to jest w porządku. To polityka wielowektorowa wymaga elastyczności. Przykładem jest Wiktor Orban. Natomiast myślę, że jakakolwiek Fascynacja Chinami to nie jest dobra droga. Mówi Pan, Panie Doktorze, o tej polityce wielowektorowej. Ja oczywiście jak najbardziej się z Panem zgadzam, jeżeli chodzi o taką politykę, ale też nasuwa się pytanie, czy w dzisiejszej sytuacji, właśnie geopolitycznej, Polska ma jakiegoś takiego dużego sojusznika? Pewnie większość osób wskazałoby na USA, ale pytanie, czy to troszeczkę nie ulega zmianie przez pryzmat ostatnich miesięcy, lat? No, Chińczycy niewątpliwie próbują Polskę namówić. Nawet to, że przy powitaniu pary prezydenckiej w Chinach, w Pekinie grany był nie Mazurek Dąbrowskiego, a warszawianka. To był pewien symbol. No, Chińczycy doskonale wiedzą, jaki jest hymn państwa polskiego. Mają bardzo rozwiniętą polonistykę. Natomiast to był pewien symbol. To było pewne przesłanie. Chińczycy lubią uprawiać taką politykę symboliczną. I rzeczywiście w rytm tych taktów warszawianki i słów Wzywających do zerwania kajdan, do powstania, jakby wzywali Polskę do bardziej asertywnej polityki międzynarodowej. Natomiast no, cała istota polityki wielowektorowej polega na tym, że nie ma tego jednego wielkiego niedźwiedzia, smoka czy wuja sama, który by odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Ta polityka jest zdywersyfikowana, jest zróżnicowana. I istotą polityki wielowektorowej w naszym położeniu geopolitycznym, czyli w położeniu, które jest w 99% na, rozgrywa się tak naprawdę przyszłość geostrategiczna Polski na nizinie środkowoeuropejskiej, powinniśmy prawidłowo odczytywać szanse i zagrożenia wypływające z geografii. A niewątpliwie takim, taką wielką szansą jest usadowienie naszego kraju. Na osi wschód-zachód północ-południe, na osi najważniejszych szlaków handlowych w Eurazji, nowy bursztynowy szlak północ-południe, nowy jedwabny szlak oś wschód-zachód. I teraz sytuacja, w której będą się krzyżowały w Polsce interesy gospodarcze najważniejszych, powiedziałbym, grup państw, grupy G7, ale z drugiej strony grupy BRICS. Z jednej strony NATO, z drugiej strony szanghajska organizacja współpracy i ODKB. Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja. To ma sens, jeżeli mamy jeżeli polska dyplomacja jest dojrzała, jeżeli polska dyplomacja myśli w kategoriach wielowektorowych, to rzeczywiście suwerenność państwa polskiego, bez względu na liczebność armii, będzie zabezpieczona, bo nikt nie będzie miał interesu w tym, aby rozgrywać jakikolwiek większy, jakikolwiek konflikt zbrojny na terytorium państwa polskiego, jeżeli interesy tutaj będą mieli Chińczycy, Irańczycy, Rosjanie, Niemcy, Amerykanie, Francuzi i tak dalej, Możemy wymieniać Turcy. W związku z tym w Naszym dobrze pojętym interesie jest integrować się nie tylko z globalną północą, ale także z globalnym południem, bo dzisiaj ta, ten podział na wschód i zachód jest mało precyzyjne. To jest już właściwie anachronizm. Dzisiaj bardzo często mówimy o podziale na globalną północ i globalne południe. wyrazem właśnie tej niezgody globalnego południa na hegemonię amerykańską jest taka taki grupy jak grupa BRICS plus czy takie organizacje jak szanghajska organizacja współpracy. Dlatego uważam, że Polska powinna zacieśniać relacje gospodarcze z takimi krajami jak Turcja, Iran, Chiny, Indie, Brazylia, RPA i tak dalej i tak dalej. Natomiast natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta polityka, którą prowadzi Viktor Orban, czyli z jednej strony no pozostaje w Unii Europejskiej, pozostaje w NATO, a jednocześnie ma dobre relacje z Rosją, ma tani gaz z Rosji, ma elektrownię jądrową wybudowaną przez Rosatom, ma podpisane dwie umowy o bezpieczeństwie z Chinami i 10-milionowy kraj jest, w, mówimy o liczbie ludności, jest w stanie prowadzić politykę tak asertywną, tak wielowektorową, na jaką nie może sobie się zdobyć blisko czterokrotnie większa, większa Polska. Panie doktorze, ostatnie dni to podpisanie przez Władomila Zańskiego i Donalda Tuska ukraińsko-polskiej umowy w dziedzinie bezpieczeństwa. I ta umowa mówi m.in. o sformowaniu i szkoleniu na terenie polski ukraińskiego Legionu. Niech mi pan powie, Pan traktuje to, to, to podpisanie tej umowy i przede wszystkim ten punkt to, jako takie jawne działanie na szkodę Polaków? Oczywiście, że tak. Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa podpisane 8 lipca 2024 roku przez Donalda Tuska i Wołodymiera Zełęskiego jest sprzeczne z polską racją stanu, jest sprze sprzeczne z polskim interesem narodowym i e, przybliża nas do groźby włączenia naszego kraju do wojny. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Podobnie jak nie mam żadnych wątpliwości, że porozumienie to jest nielegalne, podobnie jak umowa zawarta. Między rządem w Warszawie a rządem w Kijowie 2 grudnia 2016 roku, na podstawie której Polska przekazała setki tysięcy ton sprzętu wojskowego na Ukrainę. Zresztą ta umowa z 2016 roku przez kilka lat była ukrywana przed Polakami. A przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o traktaty, w ogóle umowy, może nie, nawet nie, nie status traktatu, ale umowy międzyrządowe dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące spraw wojskowych, dotyczące jakichkolwiek porozumień politycznych istotnych z punktu widzenia strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej, to na podstawie artykułu 89 Konstytucji muszą one być ratyfikowane przez parlament nie była ani umowa z 2 grudnia 2016 roku, ani porozumienie z 8 lipca bieżącego roku ratyfikowane przez Parlament. Co więcej, ta, to porozumienie, które kilka dni temu podpisał Donald Tusk jest przewidziane na dekadę, na 10 lat ma obowiązywać i mówi się o dodatkowych, uszczegóławiających to porozumienie umowach, które mają być podpisywane już w takich powiedzmy sektorowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, łącznością, transportem, współpracą gospodarczą, współpracą wojskową. No, mamy do czynienia z próbą Obchodzenia konstytucji. To jest y, niezwykle niebezpieczna sytuacja, ale no, precedens już był. No, precedens był w roku 2020, wtedy, kiedy rząd y, Mateusza Morawieckiego nielegalnie wprowadzał lockdowny, wprowadzał różnego rodzaju ograniczenia na podstawie y, przecież nie ustawy, ale rozporządzeń ministra zdrowia. To było absolutnie nielegalne i to dzisiaj wielu konstytucjonalistów, wielu ekspertów, wielu prawników mówi. No ale. Przecież doskonale wiemy, że wiele, było mnóstwo przypadków setki, jeśli nie tysiące przypadków, że sądy oddalały. Akty oskarżenia przeciwko Polakom, którzy na przykład nie nosili maseczek w miejscach publicznych, no powołując się bardzo słusznie, że nie było żadnego ustawowego nakazu noszenia tych, tych maseczek, prawda? Więc, ale widzimy, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konsekwentnie łamana od roku 2003, 3. i tę konstytucję złamał ojciec chrzestny tej Konstytucji, czyli prezydent Aleksander Kwaśniewski. O, prawda, bardzo mo mocno forsował tę konstytucję w roku 1000, 1997. Natomiast już 6 lat później w, w Kwaśniewski oczywiście nie jedyny, jako nie, jedy, nie, nie jedyny decydent doprowadził do złamania tej konstytucji godząc się na tajne więzienie CIA w Starych Kiejkutach. To było ewidentne złamanie konstytucji, prawa międzynarodowego mówiącego o tym, że nie wolno przetrzymywać bez wyroku sądu, nie wolno torturować ludzi itd. tak i tak dalej. Mnóstwo konwencji międzynarodowych zostało złamanych, prawa polskie Nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu. No a potem to już mamy fale tego, tego łamania konstytucji, obchodzenia, prawda, lockdowny i, i wszystko, co z, co z tym związane. Umowa z 2016 roku, przekazywanie miliardów. Setek miliardów, właściwie już złotych, Ukrainie. To wszystko odbywało się, w moim głębokim przekonaniu, absolutnie nielegalnie, z pominięciem tych przepisów obowiązujących w Konstytucji. Natomiast ta, to porozumienie z 8 lipca jest absolutnie skandaliczne. Ono nie tylko działa na, 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 na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Próba formowania Jednostek wojskowych, regularnego wojska obcego państwa, które nie jest członkiem NATO na terytorium państwa polskiego, to jest potężne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. To jest zagrożenie odwetowymi uderzeniami na terytorium państwa polskiego ze strony Rosji i Białorusi. To jest kwestia Szkolenia armii, która wcale niekoniecznie w przyszłości musi być przyjazna wobec państwa polskiego, to jest wreszcie bardzo niebezpieczny punkt zawarty w tym porozumieniu dotyczący dopuszczania ekspertów ukraińskich do obszaru związanego z infrastrukturą krytyczną Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę tylko, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od początku tego roku co najmniej kilkukrotnie informowała o zatrzymaniu osób podejrzewanych o. Działalność szpiegowską, działalność dywersyjną y, przeciwko infrastrukturze krytycznej, którymi, której to właśnie zatrzymani ludzie byli obywatelami Ukrainy. No to rodzi na przyszłość ogromne zagrożenia dla państwa polskiego. No ale już pomijam kwestię, że ma być rozwi rozwijana infrastruktura transportowa, rozbudowywane drogi S, y, S12, S17, y, infrastruktura kolejowa, chociażby jeśli chodzi o wymianę handlową z Ukrainą, z ukraińskim przemysłem rolnym i spożywczym, co jest. Zapisane w tym porozumieniu o współpracy z ukraińskim rolnictwem. No, czyli generalnie te wszystkie protesty rolników, które praktycznie no, rozmyły się, można powiedzieć, że odeszły jak, jak rękom odjął, właściwie skończyły się. Nikt się dzisiaj nie zastanawia, dlaczego się protesty rolników zakończyły, co rolnicy wynegocjowali. Wiemy doskonale, że nie wynegocjowali nic konkretnego dla państwa polskiego, dla naszego narodu, bo przecież Zielony Ład nie ustąpił, import z Ukrainy nie został, prawda, zlikwidowany. Nie został zawieszony, nie został zablokowany. Co więcej, mamy podpisane porozumienie, które mówi o tym, że będzie jeszcze większa intensyfikacja importu płodów rolnych i prawda, produktów przemysłu spożywczego z Ukrainy. No więc, więc widzimy, jak, jak tak naprawdę, jak łatwo sobie dzisiaj władza, zwłaszcza ta władza ponadnarodowa albo ta władza z zewnątrz, Radzi z Polakami, radzi sobie przede wszystkim z decydentami w Warszawie. Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Ukrainą z 8 lipca jest porozumieniem absolutnie bijącym w suwerenność państwa polskiego. Co do tego nie mam żadnych absolutnie wątpliwości, a już sam fakt zapowiedzi w, tej, w tym porozumieniu, zapowiedzi fałszowania podręczników historii, bo jest mowa o no, skandaliczne, skandaliczne wręcz stwierdzenia całkowicie uciekające od mowy o ukraińskim ludobójstwie na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 40. Za to mowa jest o, wspól, o braterstwie broni polsko-ukraińskim w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. To już pokazuje jak daleko władza chce się posunąć. Dodatkowo ułatwiając Ukraińcom studiowanie w Polsce, różnego rodzaju Ułatwienia. No nie chcę iść daleko w swoich sądach, ale w przestrzeni publicznej, w mediach głównego nurtu jeszcze w roku 2022 pojawiły się takie propozycje, między innymi think tanku, centrum takiego eksperckiego, ośrodka eksperckiego tworzonego przez doktora Jacka Bartosiaka. A propos tworzenia Federacji Polsko-Ukraińskiej, takim głównym ideologiem, takim głównym doktrynerem Ukropolu, właśnie, czyli Federacji Polsko Ukraińskiej był jest właściwie po dziś dzień pan Marek Budzisz. No, to jest działalność moim zdaniem niezwykle szkodliwa dla państwa polskiego, i to jest eufemizm, to jest bardzo delikatne określenie z mojej, z mojej strony. Tak, jak pan ocenia wizytę właśnie Władimira Zelenskiego, to, to spotkanie Władimira Zelenskiego z Donaldem Tuskiem, to też wydaje mi się, że nie za dobrze ocenia pan wizytę kanclerza Scholza w Warszawie, bo tam też nie wyglądała ona chyba ta, w taki sposób, w jaki powinna wyglądać. No, wizyta kanclerza Scholza jest przykładem tego, jak, jak może wyglądać dobra dyplomacja. Kanclerz Scholz przyje przyleciał do Polski z całą delegacją uzbrojoną w konkretne argumenty merytoryczne, konkretne propozycje, konkretne, można powiedzieć, dokumenty, które zostały położone na stole, które to Polska przyjęła właściwie bez jakichkolwiek głębszych konsultacji, bez jakiejkolwiek krytyki. To jest skandal, to jest, to jest niewyobrażalny skandal, to co się wydarzyło, jeśli chodzi o wizytę kanclerza Scholza. To, że Donald Tusk faktycznie zrzekł się reparacji wojennych od Niemiec, yy, przyjął jako dobrą monetę okrągłe słowa Scholza o zadośćuczynieniu żyjącym jeszcze ofiarom. Yy, yy. Jak to określił, tutaj jest cytat z kancela Szolca, nazistowskiej okupacji, no to to jest niewyobrażalny skandal, że, polski, że premier państwa polskiego stoi i słucha ewidentnych kłamstw. No jakiej nazistowskiej okupacji? Przecież niemieckiej okupacji w okresie II wojny światowej. To jest wielki skandal. To jest plucie Polakom w twarz, mówienie, że dzisiaj Niemcy po tylu dekadach będą dopiero ocalałym płacić jakiekolwiek, jakiekolwiek odszkodowania, gdzie nie ma mowy o żadnych konkretach. Natomiast konkrety Niemcy oczywiście przywieźli. Konkrety Niemcy przywieźli. Jednym z najważniejszych konkretów, i który bez żadnego problemu i bez cienia jakiejkolwiek krytyki strona polska przyjęła, jest kwestia zapewnienia dostaw dla, dla elektrowni w Szwed mówimy tutaj o rosyjskiej o, o rosyjskich surowcach, o rosyjskich węglowodorach I, i to jest kolejny raz, bo przecież pani minister Anna Moskwa również w poprzednim rządzie podpisywała to, to porozumienie. Cały czas nie ma mowy o próbie wykupienia udziałów rosyjskich w tej elektrowni przez Orlen na przykład, co, co cały czas się jakoś tam cały, pojawiało, natomiast dzisiaj nikt ci nie jest zainteresowany wykupieniem, aż 54% udziałów w tej elektrowni. Mamy do czynienia tak naprawdę Naprawdę z przyjmowaniem za dobrą monetę wszystkiego, co strona niemiecka powie. No ale jeżeli wejdziemy na stronę niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce i zobaczymy na liczbę instytucji niemieckich obecnych w Polsce, dotowanych przez rząd, rząd w Berlinie, to jest ich blisko 100. Blisko 100 instytucji niemieckich, fundacji politycznych, organizacji gospodarczych, organizacji naukowych, organizacji społecznych, mnóstwo fi finansowanych grantów, stypendiów, fina dofinansowań dotyczących Zielonego Łada, polityki klimatycznej, ideologii gender, agendy LGBT, kwestii yy, dekarbonizacji, czyli zamykania polskich kopalń. Potężne lobby niemieckie w Polsce, przepotężne. A oprócz tego dodajmy przedstawicielstwa y, dyplomatyczne Niemiec. Potężną, dobrze zorganizowaną mniejszość niemiecką w Polsce. Ja nie mówię, że potężną w sensie liczebności, ale w sensie zorganizowania, zdyscyplinowania obecną w polskim parlamencie, y, mającą. Y, Przywileje, bardzo uprzywilejowaną mniejszość niemiecką w Polsce, na, na, co, na, na takie przywileje polska mniejszość w Niemczech, mimo że liczniejsza niż niemiecka w Polsce, nie może liczyć. To pokazuje stosunek wasalny Polski do, Polski do Niemiec. Również jeżeli chodzi o porównanie tych obecności instytucji kulturalnych, naukowych, instytucji lobbingu. Ile fundacji politycznych Polska ma dzisiaj w Niemczech, a ile mają Niemcy? jak mocno oddziałują przez ostatnie trzy dekady. Nie wspominam zupełnie w tym momencie, nie rozbudowuję tego o obecności rezydentur wywiadu niemieckiego, zarówno cywilnego BND, jak i wywiadu wojskowego, który przecież jest obecny w Polsce i całkiem dobrze chyba się ma, ponieważ słyszymy tylko i wyłącznie w przestrzeni medialnej, nawiązując do początku naszej dyskusji, o ruskich agentach, o ruskich onucach, a nikt nie mówi o działalności rosyjskiego wywiadu, w Polsce, o oddziaływaniu budowy grup lobbingowych potężnych dla przemysłu niemieckiego, dla, dla sklepów wielkopowierzchniowych, koncernów spożywczych niemieckich, dla przemysłu cukrowego niemieckiego, tak? Możemy wymieniać, ja mogę wymieniać bardzo długo, ale chociażby niemiecki sektor energetyczny zbudował sobie przepotężne, przepotężne lobby w Polsce. To, że sektor górniczy, związki zawodowe właściwie przeszły do porządku dziennego nad dekarbonizacją, nad zamykaniem kopalń, zalewaniem tych kopalń, tak żeby nie można już było ich z powrotem otworzyć. Zalewane są kopalnie razem ze sprzętem, który tam jest wart setki milionów złotych na, na dole. Więc, y, więc mamy do czynienia ze skutkami y, ignorancji polskich decydentów albo czystej zdrady w wielu przypadkach y, oraz biernością polskiego kontrwywiadu, jeśli chodzi o działania tak zwanych sojuszników. Y, i mie, mie za, to już kończę ostatnie zdanie. Mnie zawsze naprawdę... Y, nie wiem, budzi moją litość wręcz i, i, i taki pusty śmiech wypowiedzi byłych oficerów, mających często korzenie w PRL-u, byłych oficerów wywiadu czy kontrwywiadu, którzy są celebrytami obecnie w Polsce i mówią, że Niemcy są naszymi sojusznikami i nas, i nas nie szpiegują. No Przecież to jest absurd, to jest śmianie się Polakom w twarz. Zmierzając panie doktorze do końca naszej dzisiejszej rozmowy zaczynaliśmy od tych sformułowań ruski agent, więc muszę pana zapytać, dziś bardziej właśnie do wojny z Rosją pchają nas mass media, politycy, którzy nazywają kogoś ruskim agentem, czy właśnie ci ruscy agenci, bo wydaje mi się, że tutaj chyba nieco zostały pomylone strony, jeżeli chodzi o to, kto rzeczywiście pcha nas do tej wojny z Rosją. No prawda jest taka, że dopiero sprawa sędziego Tomasza Szmyta. Jakiejś części mediów, jakiejś części intelektualistów uświadomiła, że zagrożenia prawdziwe związane z bezpieczeństwem, z ochroną kontrywiadowczą nie są w mediach społecznościowych. To, co zrobił pan Żaryn, to, co zrobił pan Kamiński w poprzednim rządzie, czyli rozpoczęcie polowania na czarownice, rozpoczęcie szukania agentów rosyjskich, ruskich agentów w mediach społecznościowych, to był kabaret. To był kabaret, myślę, że. Oficerowie kontrwywiadu z krwi i kości się z tego po prostu śmieją, z tego typu polityków, z tego typu działań. Natomiast niestety zaabsorbowało to mimo wszystko ogromne siły polskich służb specjalnych. Jak się okazuje, góra urodziła mysz. No tak naprawdę nie udało się zatrzymać żadnego poważnego rosyjskiego agenta. Natomiast okazuje się, że mamy do czynienia z nietykalnymi kastami sędziów, prokuratorów. Mamy do czynienia z sytuacjami, że w sprawach o współpracę z obcymi wywiadami orzekają sędziowie, którzy nie mają poświadczeń bezpieczeństwa, no bo są zwolnieni z posiadania poświadczeń bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której prokurator może mieć, orzekający w sprawach z udziałem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może mieć pół miliona długów i wyjeżdżać sobie na wakacje na Białoruś. I absolutnie nie interesuje się nim konwwiat. Ten człowiek jest absolutnie poza jakimkolwiek podejrzeniem. Jego się nie rusza, bo jest prokuratorem, jest z kasty nietykalnych. No to jeżeli przez ostatnich 30 lat mamy, mieliśmy do czynienia i mamy cały czas z sytuacją, że sędziowie, prokuratorzy orzekający w sprawach o najcięższe przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach o szpiegostwo, o współpracę, z obcym wywiadem o współpracę na rzecz obcego wywiadu, o terroryzm, o zamachy stanu próby przeprowadzenia zamachów stanu. Ci ludzie nie mają poświadczeń bezpieczeństwa, nie przechodzą tak zwanej procedury sprawdzeniowej, gdzie prześwietla się ich kontakty zagraniczne, prześwietla się, czy mają długi, czy są podatni na szantaż. To już sam ten fakt powoduje, że mamy do czynienia z potężną luką w bezpieczeństwie wewnętrznym, istniejącą od trzech dekad. I ja bym nie szukał prawdziwych szpiegów, prawdziwych agentów w mediach społecznościowych, ale bym szukał. W strukturach aparatu władzy, bo to właśnie tam pod latarnią jest najciemniej, najciemniej. Im ktoś głośniej krzyczy przeciwko Rosji, im bardziej garduje za wojną, za wprowadzeniem wojsk polskich na Ukrainę, za zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą przez, przez NATO, im bardziej chce wpychać Polskę do wojny. Świadom przecież, że Polska nie ma systemu obrony powietrznej, nie ma Polska systemu obrony cywilnej. Są to dane otwarte. Wiadomo, mu, raporty Najwyższej Izby Kontroli, to tutaj bym szukał y, takich, y, takich potencjalnych agentów, bo y, to złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. I pamiętajmy, że przykład czy to, czy to pana Lichockiego, czy, czy przykład pana Szmyta, pokazują, że czy struktury urzędników średniego szczebla, na przykład w, urzęda, w, w urzędzie w urzędzie cywi, cy, urzędu stanu cywilnego miasta stołecznego Warszawy, czy w, w, w prokuratorach, czy w, 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 w prokuraturach, w sądach, w partiach politycznych różnego autoramentu. Przecież te partie, które najgłośniej gard gardują za wojną z Rosją, czy za wejściem Polski, na, wo wojska polskiego na Ukrainę, są przecież najbardziej dzisiaj podejrzane, jeśli chodzi o potencjalne związki, związki z Rosją, a nie te partie, które chcą normalizacji relacji z Rosją. A więc y, mamy do czynienia z postawieniem sprawy na głowie i mamy do czynienia z potężną luką w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. Ostatnie pytanie, panie doktorze, zamykając naszą rozmowę. Z pana perspektywy, no i właśnie z perspektywy też tych ostatnich miesięcy, ostatniego roku, ostatnio, od ostatnich dwóch lat, konflikt z Rosją jest bardziej prawdopodobny, czy mniej prawdopodobny niż to, jak, jak to się wszystko prezentowało właśnie jeszcze rok czy dwa lata temu? W mojej ocenie, niestety konflikt z Rosją, konflikt polsko-rosyjski jest o wiele bardziej prawdopodobny niż był jeszcze rok temu. Myślę, że potwierdził to także kończący się dzisiaj, 11 lipca, trzydniowy szczyt NATO w Waszyngtonie szczyt zorganizowany z okazji 75. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale jeśli poczytamy zapisy końcowe, deklaracji końcowej, no to widzimy, że ta, te, ta eskalacja w relacjach polsko-rosyjskich jest niestety bardzo prawdopodobna. Miejmy mimo wszystko nadzieję, żeby pan się mylił w tych swoich przewidywaniach, bo to wszystkim przecież nam wyjdzie na dobre. Dziś moim i państwa gościem był dr Leszek Sykulski, geopolityk. Bardzo panu, panie doktorze, dziękuję za dzisiejszą wizytę. W dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.